Cześć, ja jestem znany na YouTubach jako Bartek Graczo i zapraszam Was do kolejnego filmiku na wideotesty.pl. Tym razem jako spin-off serii Tajemnice Technologii, czyli Giganci Technologii. Czy główny bohater naszego dzisiejszego filmu, czyli Marek Cukrowa Góra, jest złoczyńcą, jak został przedstawiony w filmie The Social Network, czy może jednak bohaterem? Sprawdzimy właśnie w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Nie macie na fejsie? Prawdopodobnie nie istniejesz. Kiedyś podobne sformułowanie odnosiło się do przeglądarki Google. Dziś coraz częściej mowa o internetowym dziecku Marka Zuckerberga. Fanpage'e stały się ważniejsze od stron internetowych, a kontakt przez nie z fanami, klientami marki został najistotniejszym kanałem komunikacyjnym na linii konsument-sprzedawca. Nie tylko to się zmieniło. Regularna poczta i wysyłanie listów przestała ze względu na facebookowego messengera mieć większe znaczenie. Bez problemu nawiążemy dzięki niemu kontakt z osobami z zagranicy, na przykład z Indii czy z Rosji. Przeprowadzimy nawet rozmowy wideo, czyli jest to ogromna konkurencja dla kiedyś rewolucyjnego Skype'a. No ale jak Mark doszedł do tego, co widzimy dzisiaj? Film z Jessem Eisenbergiem, znanym chociażby z Iluzji, czy na przykład Batman v Superman, beznadziejny film, przedstawił Marka Zuckerberga w nie najlepszym świetle. Jak mówił główny zainteresowany, myślę, że rzeczywistość pisania kodu, a następnie budowanie produktu i firmy nie jest wystarczająco atrakcyjna, aby na tej podstawie stworzyć film. Musicie więc sobie wyobrazić, jak wiele kwestii musiało zostać podkolorowanych, bądź całkowicie zmyślonych. Dodał również, że twórcy filmu włożyli ogromny wysiłek, aby umieścić w nim ciekawe i dobrze dopracowane detale, jak na przykład wygląd mojego biura. Lecz jednak jeśli chodzi o nadrzędną kwestię, a więc wątek prawdziwy, to po prostu wiele kwestii zmyślili, co było dla mnie krzywdzące. Co jest prawdą, a fałszem? Skupmy się najlepiej na faktach. Dosyć szybko rozpoczął swoją przygodę z programowaniem. Już w wieku 11 lat stworzył dość prymitywny program do komunikowania się między komputerami znajdującymi się w jego domu oraz w biurze ojca Marka. Niedługo później rozpoczął intensywną naukę programowania dzięki korepetytorowi oraz lektury związanymi z tematami książek C++. W międzyczasie ćwiczył swoje umiejętności, tworząc niezbyt skomplikowane gry. Jeszcze w 2003 roku stworzył program, który uczył się gustu muzycznego jego użytkownika i dopasowywał do niego puszczaną muzykę. Synapse Media Player został uznany za produkt niezwykle interesujący oraz wręcz innowacyjny, przez co firmy AOL czy Microsoft chcieli wykupić od niego ten produkt, jednakże on zatarł im nosa i udostępnił ten program za darmo. Czas teraz przedstawić Wam tą ciemniejszą stronę Zuckerberga. Może tego nie wiecie, ale podczas swoich studiów Zuckerberg stworzył odpowiedniki dzisiejszego powszechnie używanego na uczelniach USOS-a. Aplikacja nazywała się Curse Match i służyła do zapisywania się na wybrane przedmioty i zajęcia. To oczywiście nie koniec twórczości naszego bohatera w trakcie studiów. Na ich drugim roku uruchomił on serwis FaceMash, odpowiednika istniejącego już wówczas portalu Hot or Not. Chodziło w nich o wybieranie z pomiędzy dwóch zdjęć różnych osób, tej bardziej atrakcyjnej. Pomysł należy to przyznać płytki i powierzchowny, ale przez to mający wzięcie. W ciągu jednego dnia FaceMash odwiedziło 450 osób. Niestety Mark został pozwany za to, ponieważ naruszył prawa autorskie osób, które udostępniały zdjęcia. Po prostu ukradł je. Ostatecznie sprawa rozeszła się po kościach, a Mark zaangażował się w projekt trójki starszych studentów Harvardu, Harvard Connections, który był swoistą naszą klasą, zarezerwowaną dla studentów i absolwentów tej uczelni. I choć przy wstępnych pracach nad projektem Mark wskazywał swoje pozytywne nastawienie i informował współpracowników o szybkich efektach swojej pracy nad funkcjonalnością, to dosyć szybko jego mailowy entuzjazm ostygł. Wynikło to z pracy nad swoim własnym projektem, TheFacebook.com, którego postanowił ukończyć szybciej niż działający na podobnych zasadach, lecz w mniejszym zakresie portal Harvard Connections. Jednym słowem postanowił sabotować pracę swoich kolegów. Żyłka do biznesu? Czy jednak coś złego? Napiszcie w komentarzu swoją opinię. W lutym 2004 roku Zuckerberg udostępnił Facebooka studentom Harvardu. Jego zleceniodawcy z Harvard Connections, zupełnie zdezorientowani rozwojem sytuacji, postanawiają oddać projekt innym fachowcom. Niestety ich strona connectu.com zostaje uruchomiona dopiero po 4 miesiącach od premiery Facebooka, kiedy ten posiada już kilkaset tysięcy użytkowników. Karma oczywiście wraca. Mark został pozwany przez Harvard Connections na $65 milionów. Porównując wartość tego, ile kosztuje teraz Facebook, to są to grosze. Warto wspomnieć o ścieżce filantropa, którą obrał sobie Mark. Którą stronę Facebook rozwinął swe skrzydła i jak mu idzie, to każdy z nas wie. Mało kto jednak wie, jaką deklarację podjął Mark, a dotyczy ona pozbycia się 99% udziału w firmie na rzecz działalności charytatywnej. Informację o tym przekazał w liście do swojej nienarodzonej jeszcze córki, gdzie wraz ze swoją małżonką postanawia skupić się na dwóch według niego najważniejszych ideach: rozwoju ludzkiego potencjału, czyli przede wszystkim rozwoju medycyny, leczeniu chorób, ochronie
środowiska oraz rozwoju czystej energii i promowaniu równości, wyeliminowaniu ubóstwa i głodu, zapewnianiu wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej, stworzeniu przyjaznej relacji między ludźmi wszystkich nacji oraz zbudowaniu możliwości komunikowania między nimi. Oczywiście Mark nie odda wszystkich swoich akcji od razu. Każdego roku zamierza sprzedać akcje o wartości maksymalnej 1 miliard dolarów. No cóż, jest to decyzja, którą należy szanować. Czy oddalibyście 99% swoich zarobków? Tak w skrócie wygląda życie pierwszego technologicznego giganta w nowej serii na wideotestach. Jak Wam się podobało, czy chcecie więcej, napiszcie w komentarzu. Napiszcie też Waszą reakcję na to, jak zachowuje się Mark. Co na jego temat uważacie? Czy jest złodziejem? Czy raczej cwanym biznesmenem, który robi dobrze i rozwija swój własny biznes, a jednocześnie ludzkość, bo w końcu podjął drogę filantropa. Więcej takich ciekawostek również na moim kanale Bartek Graczo, ale zapraszam Was przede wszystkim do subskrypcji naszego kanału po więcej. Sprawdźcie na naszej stronie więcej informacji na temat Marka Zuckerberga. Link oczywiście w opisie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!